Mondeo wyróżnia się atrakcyjną stylistyką nadwozia. Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany, m.in. nowy pas przedni z większym wlotem powietrza w zderzaku, światła przeciwmgielne i LED-owe do jazdy w dzień, jeszcze bardziej podkreśliły jego nowoczesny charakter. Pod względem ilości miejsca dla pasażerów i ich bagażu, ten model Forda jest jednym z liderów segmentu. Przy standardowym ustawieniu foteli do dyspozycji mamy 540 litrów pojemności bagażnika. Po ich złożeniu przestrzeń ładunkowa z płaską podłogą oferuje aż 1460 litrów. Jakość wykończenia nie budzi większych zastrzeżeń. Testowany egzemplarz jest napędzany turbodoładowanym silnikiem benzynowym o pojemności 2 litrów. Współpracuje on z dwusprzęgłową, sześciobiegową, zautomatyzowaną przekładnią PowerShift. O jej pracy można wypowiadać się w samych superlatywach. Ta nowoczesna konstrukcja sprawdza się zarówno na trasie, jak i w mieście. Szybko i płynnie zmienia przełożenia, sprawnie reagując na ruchy pedałem gazu i tak zwany kickdown. Biegi można przełączać też ręcznie w trybie sekwencyjnym, ale tak naprawdę szkoda zawracać sobie tym głowę. Auto popisuje się sportowymi osiągami. Do setki przyspiesza w 8,8 sekundy i rozpędza się aż do 232 km na godzinę. Dynamiczne usposobienie okupione jest jednak wysokim spalaniem. W ruchu miejskim przekroczenie 13 litrów na 100 km nie stanowi najmniejszego problemu. Za to na trasie przy spokojnej jeździe zużycie paliwa spada poniżej 8 litrów. Jazda Mondeo to przyjemność. Układ kierowniczy jest precyzyjny, a kierowca dodatkowo ma możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy zawieszenia: komfort, normal lub sport. Na równych nawierzchniach auto zachowuje się wzorowo, natomiast na gorszych drogach można narzekać na nieco kiepskie tłumienie nierówności nawet w trybie komfort. Testowana wersja Ghia została wyposażona dodatkowo w kilka pakietów podnoszących komfort i bezpieczeństwo jazdy. Inteligentny tempomat, układy monitorowania martwego pola i kontroli pasa ruchu, czujniki parkowania z kamerą cofania, system multimedialny z dotykowym ekranem oraz elektryczną regulację przednich foteli. W efekcie cena Forda Mondeo wzrosła do prawie 140 000 zł. Konkurenci kosztują jednak podobnie.